Kolejna rodzina z Radomia zdecydowała się na prowadzenie rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Anna Kwiecień, wiceprezydent Radomia, wręczyła państwu Beacie i Tomaszowi Jędra umowę na prowadzenie placówki. Bardzo się cieszę. Jak widać, państwo są znakomicie przygotowani przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do tego, aby prowadzić tego rodzaju działalność, tak mogę powiedzieć, a przede wszystkim, żeby po prostu wspierać dzieci, które nie mogą się wychowywać w rodzinie biologicznej i które do momentu, kiedy ich sytuacja prawna nie ustabilizuje się, nie trafią do placówki państwowej, a trafią po prostu do rodziny, pod skrzydła rodziny. Jak mówią państwo Jędra, o prowadzeniu takiej placówki myśleli już od kilku lat. Decyzja kiełkowała dosyć długo, dlatego że temat przewijał się wielokrotnie i można powiedzieć od wielu, wielu lat. Natomiast dopiero teraz chyba dojrzeliśmy do tej decyzji i stąd tak ona wypadła. Motorem napędowym była pani Beata. Namowa, zachęta ze strony współmałżonki, ponieważ to chyba kobiety w tym świecie tak się złożone, że mają jednak to serce bardziej otwarte, bardziej są delikatniejsze na te wszystkie nieszczęścia, problemy tego świata, stąd też po rozmowie zdecydowaliśmy się, że podejmiemy się tego trudu. W tej chwili w Radomiu 8 rodzin prowadzi pogotowie opiekuńcze o charakterze rodzinnym. Pani Beata i pan Tomasz są osobami niezwykle ciepłymi i jestem przekonana, że znakomicie poradzą sobie z tą pracą.